Dzień dobry, cześć, z tej strony Armin. Słuchajcie, mamy piękny niedzielny dzień, też nawet nie poranek, bo dzień. I dzisiaj z tej okazji chciałem Wam opowiedzieć troszeczkę na temat testosteronu, a mianowicie na temat tego, jak go zdobyć, skąd go wziąć za darmo, w najlepszej możliwej jakości i do czego on Wam w ogóle potrzebny. Przy tej też okazji opowiem Wam, jak zrobić mega fajną masę, dużą klatę, duży brzuch, wszystko, co byście tylko chcieli, właśnie z użyciem testosteronu i coś przy okazji odczarujemy. Zacznijmy więc od początku. Co to jest testosteron? Nie będę wchodził tu w jakieś mega konkretne, chemiczne tematy. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że wszyscy testosteron mamy, i mężczyźni, i kobiety. Mężczyźni mają go jakoś 30-krotnie więcej niż kobiety, ale i u mężczyzn, i u kobiet tylko 2-3%, czyli tak zwany wolny testosteron, jest wykorzystywany do tego, żeby rzeczywiście budować, pracować na naszych mięśniach. A skoro tylko 2-3% jakby są nam użyteczne, no to wiadomo, że wszyscy chcieliby mieć go więcej. I teraz pierwszą rzeczą, jaką robimy w dzisiejszych czasach, to idziemy na rynek farmakologiczny, a tam są boostery testosteronu, jakieś witaminki itd., itd. Jest to jakaś tam droga, ja nie chcę się wypowiadać na temat tego, czy to dobre, czy to złe. Każdy sobie musi sam ocenić. Są fajne materiały na temat. Ja bym dzisiaj chciał Wam jednak powiedzieć, że zanim kiedykolwiek sięgniecie po jakiekolwiek środki farmakologiczne, czy pójdziecie do specjalisty, czy itd., to ważne jest, żebyście mieli zawsze pełną świadomość, że wykorzystujecie 100% swojego aktualnego potencjału bez wspomagaczy. Czyli, że zrobiliście już wszystko, co tylko możecie zrobić, żeby osiągnąć swoje cele, zanim sięgniecie po dodatkowe pomoce. A jest taka rzecz w kontekście budowania masy, która jest nagminnie pomijana przez mega wiele osób. I żeby ją Wam wyjaśnić, chciałbym Wam teraz pokazać jedno z najważniejszych ćwiczeń pod względem anabolicznym, czyli tego rozrostu, dla na przykład klatki piersiowej. Bierzemy sztangę, stajemy sobie w miarę prosto, narzucamy ją na plecy i co robimy? Robimy przysiad. I teraz część z Was pewnie zacznie już łapać, do czego zmierzam, a część może jeszcze nie, ale nie martwcie się, już Wam tłumaczę. Testosteron wydobywa się, generuje się w momencie, w którym wykonujemy pewien wysiłek, kiedy zmuszamy nasze mięśnie do pracy. I teraz zwiększyć jego ilość możemy właśnie poprzez taki, że nasz trening jest intensywny i wiadomo, jeżeli mamy tę intensywność na jednej partii mięśniowej, czyli na przykład na klatce albo na bicepsie, no to automatycznie wiadomo, ileś tam tego testosteronu się wydobywa, ale im więcej tych partii mięśniowych jakby zaangażujemy, tym więcej tego testosteronu zdobędziemy. Co za tym idzie? Jeżeli się dobrze nad tym zastanowicie, najbardziej angażujące jakby mięśnie ćwiczenie to są te ćwiczenia, które odbywają się w tak zwany magiczny leg day. I tu właśnie kłaniają się przysiady, bo to właśnie w trakcie przysiadu nasze całe ciało, wszystkie mięśnie pracują i też przeważnie na największym obciążeniu, bo w tym przysiadzie bierzemy tyle kilogramów, ile nam się uda wsadzić na sztangę, żebyśmy byli w stanie się oderwać od ziemi, kiedy będziemy się unosić. Znaczy nie oderwać, tylko podnieść, nie? Więc w wielkim skrócie mówiąc, żeby Wam tu nie przedłużać za bardzo i zostawić Was tą jedną myślą, kiedy pomijasz tak zwany leg day, kiedy pomijasz przysiady, to tak naprawdę odcinasz sobie mega ogromny potencjał rozrostu wszystkiego innego, czyli na przykład właśnie klatki czy ramion. Dlaczego? Bo odcinasz sobie potencjał wygenerowania tej dużej ilości testosteronu. I teraz wyobraź sobie, że gdybyś dzisiaj zrobił klatkę na przykład, nie? Zrobisz klatkę, zrobisz biceps, dajmy na to, zrobisz brzuch. Koniec. Jutro te mięśnie jeszcze będą pracować nad regeneracją tych wszystkich zniszczeń, które dokonałeś w trakcie ćwiczenia. Jeżeli jutro zrobisz sobie dzień nóg i zrobisz sobie te przysiady na mega obciążeniu, to ten testosteron, który się jutro wywolni, on zadziała również do tych mięśni, które wczoraj były robione. Automatycznie robisz sobie klatkę piersiową, robiąc przysiady. I nie chcę teraz już za bardzo przedłużać, chciałbym Was tą myślą zostawić, bo chciałbym, żebyście się zastanowili, jak wiele rzeczy tego typu są gdzieś tam przez Was pomijane i przez to tracicie naprawdę dużo możliwości wykorzystania swojego własnego ciała, bez sięgania po cokolwiek z zewnątrz. To jeszcze na koniec dwie ciekawostki oparte na testosteronie. Ciekawostka numer 1. Z pewnością nieraz słyszeliście o koksiarzach, którzy mówią, że są tak zwanymi naturalsami.
Wyobraźcie sobie, że oni naprawdę głęboko w to wierzą, że są naturalsami, a to dlatego, że sterydują się na przykład na cyklach testosteronowych i zakładają, że skoro ten testosteron i tak mają jakby wygenerowany wewnątrz, oni tylko go dokładają, no to jest to naturalne. Czy rzeczywiście można to uznać za naturalsa? Słuchajcie, sami musicie ocenić. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym myślicie. A druga ciekawostka, to zwróćcie uwagę na to, jak pięknie zbudowani są gimnastycy. Co robią gimnastycy, że mają zawsze taką fajną muskulaturę, są fajnie nabici i są po całości zbudowani? Ano wyobraźcie sobie, że oni robią tak zwane sylwetki gimnastyczne, w ramach których utrzymują pewne pozycje ciała w napięciu przez określony czas, żeby zbudować wytrzymałość, siłę statyczną, taką, która sprawi, że będą w stanie utrzymać te pozycje, na przykład wisząc na kółkach treningowych czy na drążku. I te pozycje utrzymywane przez długi czas, to jest właśnie taki trening intensywny, wykorzystujący wiele partii mięśniowych. I dzięki temu właśnie udaje im się być najlepiej zbudowanymi atletami ze wszystkich możliwych sportów na świecie. Przynajmniej w moim odczuciu nie ma innego sportu, który miałby tak dobrze zawsze sprawnych i zbudowanych atletów jak gimnastyka. Możecie się z tym nie zgadzać. Każdy ma do tego swoje prawo. Każdy ma też swoją prawdopodobnie percepcję tego, co jest, a co nie jest fajne wizualnie, prawda? Ja uważam, że gimnastycy są właśnie tymi perfekcyjnymi budowami ciała. Ode mnie to tyle. Dajcie znać, co sądzicie. Jak zawsze łapeczki w górę, subskrybujemy i do zobaczenia w następnym filmie.